Kategoria wagowa do 67 kg. Rok starszy od polskiego reprezentanta jest Patryk Stefan. Jest też wyższy, ale zasięg ramion na korzyść Krejbera. Wszystkie walki w boksie olimpijskim oczywiście rozgrywają się na dystansie 3 rund, po 3 minuty każda. Polak od samego początku poluje na prawy sierp, natomiast Stefan zaczął bardzo teraz pierwsze takie mocniejsze uderzenia w lewym prostym. Mateusz Krejber to zawodnik reprezentujący klub bokserski Legia Warszawa i wicemistrz Polski juniorów z 2021, a w 2022 był brązowym medalistą mistrzostw Polski. 25 walk już na jego koncie. Ten wcześniej znalazł, ale też przepuszczę ten prawy Krejbera. Może to są tylko 3 rundy, to jednak te ciosy na dół zabierają sporo sił. A póki co Czech się bardzo dobrze rusza, ale trzeba skrócić dystans. A teraz złapał na dobrego prawego, od razu aplauz publiczności, którzy doceniają takie celne ciosy. A widać opuszczona garda, bierze w magię uniku Patryk Stefan. Niezwykle mu się to udaje, choć od czasu do czasu wyłapuje też mocniejsze ciosy. No i faktycznie ta taktyka z tymi ciosami w tułów przynosi skutek już w drugiej rundzie. Jeszcze 60 sekund do zakończenia tej rundy. A ewidentnie zwolnił Patryk Stefan. Bardzo mocny prawy na dół. Oszuka. Teraz prawy. Idzie teraz bardzo dobry prawy i będzie pierwsze liczenie. Kapitalna akcja. Wygnanie Mateusza Krejbera. Ale ciągle powinien kontynuować atak na dół. No, nie ma się co przypalać. Szuka konsekwentnie ciosów, tułów. Skoro ta taktyka w drugiej rundzie przynosiła oczekiwany skutek, to dlaczego mamy w trzeciej rundzie? Lewy sierpowy z doskoku na korpus, który przyniosł mu sukces, a powinien naprawdę robić to i w ciągu, ewentualnie w ostatniej minucie od tego ostatniego starcia skoncentrować się na ciosu. Zachwiał się po raz kolejny na nogach Stefan Patryk. I mamy drugie liczenie. Pierwsze w trzeciej rundzie. No, widzę, że sekundant Czecha na wszelki wypadek trzyma ręcznik w ręku. Ależ teraz idealnie ten lewy sierpowy znalazł wątrobę. Jeszcze wyprostowany Czech po tym prawem podwrotkowym i ponawia ten atak Mateusz Krejber. No, mocny jest ten lewy sierpowy Krejbera. Wcześniej trafił też w prawym podwrotkowym, teraz przyspieszył i zachwiał się znowu Czech. Powinno być liczenie. No, do końca 34 sekundy. Decyzja sędziego, tak, decyzja sędziego, żeby jednak przerwać walkę. No, w boksie olimpijskim to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zwycięzcą tego pojedynku przez RSC został Mateusz.